Witam. W dzisiejszym odcinku opowiem o Tobie, Ramie Sędziu. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierające i każdy z nich byłby godnym następcą Tobi, Ramy. Na serio. Tobi Rama jest to postać bardzo lubiana przez oglądających Naruto i ja też jestem jego wielkim fanem, dlatego chętnie przedstawię wam jego postać i od razu zaznaczę tutaj, że wpłynie to na ten odcinek, bo część z tego to będą moje własne przemyślenia, z którymi możecie się zgadzać lub nie. Był on członkiem klanu Senju, który bądźmy szczerzy jest jednym z najważniejszych klanów w całym uniwersum Naruto. W końcu to właśnie ten klan wraz z klanem Uchiha przyczynili się do stworzenia pierwszej wioski Shinobi, którą znamy pod nazwą Konohagakure, ale do tego przejdziemy nieco później. Zaczniemy od jego początków. Urodził się on w okresie walczących państw oraz był drugim z czterech synów Butsumy. To właśnie z tego powodu Tobirama stał się jednym z najpotężniejszych ninja na całym świecie. Po prostu musiał dostosować się do panujących warunków, a tymi warunkami były niekończące się walki, szczególnie z klanem Uchiha. W tych bitwach zginęło dwóch jego braci, Kawarama oraz Itama, co doprowadziło młodego Tobiramę wraz ze starszym Hashiramą do przemyśleń na temat nowego systemu Shinobi, który mógłby zakończyć cykl nienawiści i zgonów, bądź co bądź jeszcze małych dzieci. Hashirama w tamtym okresie znikał z pola widzenia swojego ojca i brata, dlatego Butsuma zlecił młodszemu bratu śledzenie starszego brata, po czym okazało się, że ten spotyka się z Madarą, o czym oczywiście Tobirama poinformował swojego ojca. Po otrzymaniu takich informacji Butsuma chciał przeprowadzić zasadzkę na Madarę, ale okazało się, że przywódca Uchichów również wpadł na taki sam pomysł, więc doszło do starcia pomiędzy liderami klanów, Butsumą a Taijimą oraz Tobiramą a Izuną. Madara wraz z Hashiramą jednak byli w stanie przerwać tą walkę i zawrzeć tymczasowe zawieszenie broni, więc w tamtym czasie nikt nie zginął, ale to był dopiero początek. Lata mijały, a klany nadal ze sobą walczyły. Zdążyli zginąć już poprzedni liderzy, a zastąpili ich nowi. Hashirama, u którego boku stał Tobirama oraz Madara, u którego boku stał Izuna. Liderzy klanów walczyli ze sobą, natomiast przeciwnikiem Tobiramy był oczywiście brat Madary. Tak naprawdę obydwaj bracia po stronie Senju byli w tamtym okresie silniejsi niż przeciwnicy, dlatego Tobirama z problemami, ale był w stanie śmiertelnie ranić swojego przeciwnika, który przecenił swoje umiejętności. Wtedy też Hashirama zaproponował pokój Madarze, jednak brat skłonił go, by tego nie robił, a ten posłuchał. Było to chwytanie się za brzytwę, ponieważ klan Uchiha coraz bardziej przegrywał, a nawet niektórzy ich członkowie sami się poddawali. Po tym wszystkim Madara postanowił zaatakować jeszcze raz klan Senju z nowo nabytą mocą, Eternal Mangekyou Sharinganem, ale ponownie poniósł klęskę. Wtedy też doszło do jednej z najważniejszych scen, czyli tego, gdy Madara leży rozłożony na łopatki, a Tobirama chce go zabić, żeby zakończyć całą wojnę, lecz brat go przed tym powstrzymał, argumentując to tym, że jeśli go zabiją, to tylko rozwścieczą innych Uchichów, którzy szli za Madarą. I tutaj już mamy pierwszy przykład górowania Tobiramy nad swoim starszym bratem Hashiramą, ponieważ Tobirama nie był tak naiwny. Przy tym przykładzie chciałbym się zatrzymać na dłużej. Zabicie Madary było w tamtym momencie lepszym wyborem z kilku powodów, o których Tobirama wiedział. Po pierwsze, sam Madara przyznał, że w Uchiha już go nikt nie ubóstwia. Po drugie, jeśli by go tam wtedy zabili, nie byłoby już żadnego godnego przeciwnika dla klanu Senju, co znaczyłoby tyle, że Uchiha albo by się przystosowali do nowej sytuacji i zawarli pokój z klanem Senju, albo zostaliby wybici co do ostatniego, co dla klanu Senju było sytuacją win-win. No i po trzecie, Tobirama patrzył na Madarę nie przez pryzmat bycia dawnym przyjacielem, jak to robił Hashirama, a przez chłodną kalkulację i dostrzeganie tym, kim jest Madara, co w zasadzie Madara chwilę później udowodnił, dając Hashiramie ultimatum, aby ten zabił swojego młodszego brata albo siebie, wtedy będzie gotowy mu zaufać. Hashirama wtedy zaryzykował, a Madara przerwał jego akt, co w późniejszym czasie doprowadziło jednak do sojuszu i założenia pierwszej wioski na świecie. Tutaj możecie powiedzieć, ale hej Eliaszu, przecież w takim razie Tobirama się mylił. I moja odpowiedź brzmi i tak i nie. Pozbycie się Madary było sytuacją, w której klan Senju wygrywa na 100%, natomiast decyzja jego starszego brata dawała niepewną przyszłość, po której szale mogłyby się przychylić na stronę Uchichów. Oczywiście nie wiemy, co by się stało, gdyby rzeczywiście wtedy pozbawił życia Madary. Być może klan Uchiha wtedy walczyłby do ostatniej kropli krwi, a to mogłoby się przełożyć na znaczne straty również po stronie klanu Senju. Co by z kolei nie doprowadziło do założenia pierwszej ukrytej wioski i dołączenia nowych klanów do niej, z tej przyczyny, że sojusz z Madarą był bardziej spektakularny i po prostu silny. Dążę do tego, że w chwili podejmowania decyzji to Tobirama miał rację, ale w tym momencie wygrał Hashirama, bo najpewniej opcja Tobiramy byłaby gorsza na dłuższą metę.
Jakiś czas po zawarciu pokoju i zbudowania prawdziwej osady trzeba było wybrać przywódcę tej wioski, a Hashirama od razu chciał obsadzić w tej roli Madarę, ale na szczęście Tobirama go odwiódł od tego głupiego pomysłu i narzucił demokratyczne wybory wraz z krajem ognia, starszyzną i mieszkańcami wioski. W tych wyborach stanął Hashirama oraz Madara, no i oczywiście wygrał ten pierwszy. Możecie powiedzieć, że gdyby Madara został wybrany, może nie uciekłby z wioski, by później niejednokrotnie ją atakować oraz chroniłby ją za wszelką cenę. Oczywiście mogłoby się tak zdarzyć, ale jest to ponownie trochę naiwny scenariusz. Madara po prostu chciał się napierdzielać, do tego dochodził jego Sharingan, no i manipulacja przez Zetsu. Madara po prostu nie nadawał się na przywódcę, mimo że miał siłę, to ludzie przestali za nim iść, a wtedy nie jest dobrze, oj nie jest. Wkrótce po tym, jak Madara odszedł od wioski, stoczył on za życia ostatnią walkę z Hashiramą, którą przegrał, więc Tobirama nie musiał już zaprzątać sobie głowy byłym liderem Uchichów. Jakiś czas później Tobirama ponownie musiał postawić brata do pionu, gdy ten chciał wyrównać siłę pozostałych wiosek, oddając im ogoniaste bestie tak po prostu, bez zapłaty. Choć moim zdaniem cały ten pomysł był niezbyt udany, to chociaż Tobirama wynegocjował za to jakąś cenę. Następnie wziął pod swoje skrzydła trzyosobowy zespół, który składał się z Hiruzena Sarutobiego, Homury Mitokado oraz Koharu Utatane. Dodatkowo stworzył różne techniki, m.in. Kagebunshin no Jutsu czy Edo Tensei, które później nawet zdelegalizował, ponieważ nie były już one potrzebne. To wszystko działo się jeszcze przed tym, zanim Tobirama został Hokage, ponieważ to nastąpiło dopiero po zaostrzających się konfliktach, po tym, gdy Hashirama umarł. Chwilę przed śmiercią jego starszy brat mianował go na Hokage oraz powiedział, by ten nie maltretował Uchichów. Dopiero teraz, gdy został Hokage, pokazał, że wie co robi. Przede wszystkim nauczał Shinobi Konohy, by ci porzucili dbanie jedynie o własny klan, a docenili całą wioskę oraz wszystkich jej mieszkańców. Mało tego, stworzył Akademię Ninja, Anbu, egzamin na Chunina i były to tak dobre posunięcia, że wszystkie inne wioski również wcieliły je w życie. Nawet tak kontrowersyjne siły policyjne składające się z klanu Uchiha to był wspaniały ruch. Powszechnie był to akt zaufania, a tak naprawdę to była decyzja, po której ten klan miał się skupić na czymś pożytecznym dla wioski. Choć niektórzy zaczęli to postrzegać jako marginalizację tego klanu, co sam Tobirama skwitował zdaniem, że zrobił to, aby dać im pracę, do której idealnie się nadają. Tutaj raczej Danzo za bardzo ich odepnął od wioski, a nie Tobirama. Bo na dobrą sprawę, jakie było inne wyjście, mając takie tykające bomby obok siebie? Hashirama już próbował sprzymierzyć się z Madarą, który poszedł na ten układ, a później było mu za mało, bo się spłakał, że nie zostanie Hokage i trzeba mu więcej i więcej. Ogólnie Tobirama znacznie rozwinął własną wioskę, jak i również starał się pielęgnować dobre stosunki z innymi wioskami, a nawet planował sojusz pomiędzy Konohą a Kumogakure. Niestety to się nie udało przez atak Kinkaku i Ginkaku, a niedługo potem wybuchła pierwsza światowa wojna Shinobi, w której Tobirama poświęcił siebie, będąc wabikiem na wrogów, aby jego podwładni mogli w spokoju uciec. Zanim to jednak zrobił, przekazał tytuł Hokage Hiruzenowi. Ostatecznie został zabity przez Kinkaku oraz 19 innych ninja, jednakże nie wiemy, jak to wyglądało. Teraz chwilę sobie porozmawiamy o rzekomej nienawiści do klanu Uchiha. Ogólnie Madara interpretował to, że opuścił wioskę dlatego, że nigdy nie zostanie Hokage, bo Tobirama na to nie pozwoli, po czym to właśnie on zostanie Hokage, a wtedy jego klan zostanie unicestwiony, a oglądający często odbierają Tobiramę, jakby ten nienawidził klanu Uchiha, ale to wcale nieprawda. Tobirama był człowiekiem, który był realistą i był ostrożny w stosunku właśnie do niebezpiecznych klanów, a jedyną nienawiść mógł mieć jedynie do Madary, co bądźmy szczerzy jest nieco uzasadnione. Bo czy było tak, jak mówił Madara? Czy Tobirama rzeczywiście pozbył się wszystkich Uchiha zaraz po tym, jak Madara opuścił wioskę? No nie. Mało tego, przecież Kagami Uchiha był jednym z podwładnych Tobiramy, gdy ten już pełnił funkcję Hokage. Gdyby Tobirama nienawidził Uchichów, wysłałby Kagamiego na pewną śmierć jako wabik, a przecież był o wiele cenniejszy niż jakiś tam członek znienawidzonego klanu, prawda? Sam Tobirama wypowiedział te słowa. Wszystkie klany, które stwarzały zagrożenie dla wioski, traktowaliśmy z należytą ostrożnością. Szczególnie obawialiśmy się klanu Uchiha. O tych słowach ludzie zapominają. Mało tego, jeszcze przed jakąkolwiek rozmową z Sasuke podczas wskrzeszenia przez Edo Tensei, Tobirama przyznał, że Uchiha to klan, który kocha najmocniej, ale stłumili te uczucia i gdy utracą tą miłość, najczęściej oddają się nienawiści do każdego innego. Jako taki system obronny i jednocześnie wzmacnianie swojej mocy. Z tego też powodu trzeba było ich się obawiać. Moim zdaniem zrobił wszystko, aby nie dopuścić do tego, żeby klan Uchiha nie pozamieniał się w wygłodniałe bestie, a to już nie jego wina, że ich mechanizmy związane z Sharinganem były takie, a nie inne.
Podsumowując jego życie, to Tobirama był człowiekiem bardzo inteligentnym, który wszystkie swoje decyzje dokładnie analizował, kalkulował i z pewnością był tym bratem, który mocno stąpał po ziemi, w przeciwieństwie do starszego, aczkolwiek bardziej naiwnego Hashiramy. Możemy się spierać, że stworzenie Edo Tensei było niehumanitarne, no bo tak było, ale w tamtym momencie uznał to za dobry pomysł, który był mu potrzebny i stworzyłby mu armię ninja w razie wojny. Była to decyzja dobra dla wioski, nie dla świata, choć później przecież zdelegalizował tą technikę z racji na jej możliwe złe zastosowanie w przyszłości, już pomijając to, że było to jutsu, które znał tylko on, a dopiero później ulepszył je Orochimaru oraz Kabuto. Do tego Tobirama rozwinął wioskę bardzo mocno, był gotów zawrzeć sojusz z inną wioską, a nawet wbrew powszechnej opinii nie nienawidził klanu Uchiha. Wiem, że co do tego wszystkiego będzie wiele kontrowersji, dlatego przejdźmy do drugiej części tego filmiku, jego umiejętności. Tobirama był z pewnością jednym z najpotężniejszych shinobi w historii, a na pewno swoich czasów. W końcu pokonał brata Madarę, z którym walczył przez lata, czy był w stanie przetrwać walkę z Kinkaku i Ginkaku, którzy posiadali czakrę dziewięcioogoniastego. Również za życia został nazwany najszybszym shinobi. Był na tyle szybki, że potrafił oznaczyć dziesięcioogoniastego Obito wybuchowymi notkami, zanim ten w ogóle je zauważył. Jest również dobry w taijutsu, na tyle, żeby konkurować ze swoim uczniem Hiruzenem, który był znany z opanowania wszystkich umiejętności shinobi. Do tego wszystkiego jego kontrola czakry była niemalże perfekcyjna, ponieważ potrafił wykonywać naprawdę skomplikowane techniki jedną ręką. Co tam ręka, przecież po wskrzeszeniu go ponownie przez Orochimaru wystarczyło, żeby podniósł jeden palec, aby dosłownie wywołać panikę wśród takich osób jak Sasuke i Taka, czy wcześniej wspomniany Orochimaru. To nam również pokazuje jego silną wolę, dzięki której był w stanie przeciwstawić się Edo Tensei. I tutaj mówimy o prawie perfekcyjnym Edo Tensei. Jako że pochodził z klanu Senju i walczył już od dziecka, był wyszkolony w różnych formach ninjutsu, takich jak shuriken jutsu, najróżniejsze ninjutsu z barierami, posługiwał się też mieczem i to na tyle dobrze, by pokonać nim Izune, a nawet w anime władał specjalnym mieczem Boga Piorunów. Bez problemu tworzył większą ilość klonów, co w zasadzie było jego autorską techniką. Do tego wszystkiego już od dzieciństwa był niezwykle dobrym sensorem. Wystarczyło, by dotknął ziemi palcem i dzięki temu mógł wykryć obecność i lokalizację celów w okolicy. Mało tego, mógł wyczuwać osoby znajdujące się nawet w innych krajach, a nawet zidentyfikować pochodzenie danego celu na podstawie ich sygnatury czakry. Był też w stanie rzucić genjutsu, które blokowało cel w wiecznej ciemności, której nawet Hiruzen nie był w stanie rozproszyć, a trzeba zaznaczyć, że był on w tym naprawdę dobry. Ale przecież to nie wszystko, bo przecież mówimy tutaj o Tobiramie. Mówił on, że byłby nawet w stanie wysłać swoją duszę na pomoc Sasuke za pomocą swojej techniki, ale był zablokowany przez czarne odbiorniki Madary. Jeśli chodzi o transformację natury, to przy takim arcymocnym bohaterze nie może być inaczej. Opanował on wszystkich 5 podstawowych natur, a do tego dodatkowo Yin i Yang. Najlepiej radził sobie natomiast z uwolnieniem wody, co niejednokrotnie pokazał, potrafiąc stworzyć techniki na bardzo wysokim poziomie, w dowolnym momencie, bez żadnego źródła wody, a jest to nie lada wyczyn. Był w stanie wystrzelić strumienie wody pod wysokim ciśnieniem, czy wystrzelić pociski w kształcie senbonów, wodne smoki czy mury obronne z wody, ale też bez problemu potrafił pokryć cały teren wodą. Jednak jedną z najciekawszych rzeczy, z której był znany Tobirama, było używanie ninjutsu czasoprzestrzennego. Używał on techniki latającego boga piorunów, aby natychmiast się teleportować, ale nie tylko siebie. Może nawet teleportować się przy pomocy pieczęci innego użytkownika tej techniki. Dzięki łączeniu swojej czakry z innymi mógł on monitorować pole bitwy i teleportować indywidualne jednostki, jeśli zajdzie taka potrzeba. W ten sposób bardzo szybko mógł się przemieszczać po obszarze, który sobie naznaczył i mógł atakować w najlepszym momencie na tyle szybko, aby przeciwnik nawet nie zdążył zareagować. Co do przywołania, to tutaj możemy wyróżnić dwie techniki, mianowicie Edo Tensei, które stworzył, lecz nigdy nie dokończył, a z drugiej strony mamy Gojo Kibaku Fuda, w której każda wybuchowa notka przywołuje kolejną wybuchową notkę, tworząc tym samym prawie nieskończoną falę wybuchów. I dochodzimy do tego, co tygryski lubią najbardziej, inteligencja. Tobirama był niezwykle inteligentny, tak jak już niejednokrotnie wspominałem, wszystko kalkulował, a atakował wtedy, gdy szansa na powodzenie ataku była największa. Do tego stworzył wiele potężnych i zaawansowanych technik, które były używane przez lata. Wykorzystywał też pewność siebie przeciwników, którzy myśleli, że wygrali i przez to tracili czujność. Tak właśnie załatwił Izune. Do tego posiadał potężną wiedzę na temat najróżniejszych strategii walki, słabości różnych technik, a nawet wiedział o senjutsu, górze Myoboku i na różniejszych rzeczach, których nigdy nie trenował, więc był przygotowany na bardzo dużo ewentualności.
I to już na tyle w tym przydługim odcinku. Podsumowując wszystko, Tobirama jest niezwykle potężnym shinobi o zdecydowanie potwornej szybkości, z którą ciężko się równać. Do tego jest wyszkolony w każdej dziedzinie, przez co tak naprawdę trudno go zaskoczyć, ale przede wszystkim jest dobrym przywódcą, którego ludzie odbierają zdecydowanie inaczej niż powinni. I kiedy tematem jest klan Uchiha, ludzie błędnie interpretują to, że odsunął ich od wioski. Tymczasem on posiadał wiedzę na temat Sharingana, której nawet większość ich właścicieli nie posiadała, i skierował ich w dobrą stronę, aby pozbyć się negatywnych efektów uwolnienia całej nienawiści. I to tyle. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!